Po piątkowym podwójnym wernisażu w Biurze Wystaw Artystycznych podziwiać można kilkadziesiąt prac podzielonych na dwie ekspozycje: Morze Waldemara Grzelaka oraz Góry Karola Nienartowicza. Obie wystawy łączą żywioły, łączy piękno natury, łączą żywioły jako morze i góry, jako ten taki główny nurt romantyczny. Autorów dzieli wiek, podejście do fotografii oraz interesujące ich tematy, łączy natomiast talent i profesjonalne podejście do sztuki fotografii. Mnie nie interesuje tylko coś, co nazywamy zdjęciem. Mnie interesuje fotografia. Te fotografie są przetworzone. Ja pojechałem, zdobyłem materiał, a potem robiłem to w domu jakby z pamięci. Malarze też malują z pamięci. Podwójna wystawa oraz podwójny wernisaż. Jednak zanim gotowe fotografie trafią na ściany galerii, od pomysłu do realizacji przebyć muszą długą drogę, podobnie jak ich autorzy. Przyszedłem 7400 kilometrów, czyli to tak jakby przejść ze wschodniej granicy Polski przez Rosję, Mongolię, Chiny do wybrzeży Japonii. I to wszystko w terenie górskim, prawda? I to w ciągu 12 lat. I jeśli chodzi o podejścia pionowe pod górę, no to było tego ponad 340 kilometrów. Lubię przestrzenie, gdzie nie ma ludzi i bardzo nie lubię płaskiego horyzontu. Co oczywiście przekłada się na tematykę prac. Do wakacyjnych wypadów trzeba jeszcze poczekać, jednak niecierpliwych zapraszamy do BWA, gdzie do 11 kwietnia można jednocześnie podziwiać piękno gór i morza.